Wysoki Sejmie, szanowna pani minister, kiedy patrzymy na państwa, jesteście po prostu jakimś totalnym absurdem. Pokazujecie tak naprawdę Polakom ustawę, która gwarantuje 900 zł za węgiel. Tymczasem węgiel dzisiaj kosztuje 3,5 tysiąca. Sprawdziłem dwa składy w Legnicy, są puste, a węgiel, który płynie z Australii, to 3,5 tysiąca złotych. Polska Grupa Górnicza nie ma węgla dla polskich składów. Tak wygląda dzisiaj sytuacja. Wydobywamy najwięcej węgla, a węgla po prostu w Polsce nie ma. Sprawa druga. Jeżeli chodzi o kwestię dopłat. Dajcie tak naprawdę każdemu Polakowi 3000 zł. Przyjmijcie naszą poprawkę. Dlaczego dzielicie Polaków w dopłatach 500 zł, 1000, 3000? To jest po prostu absurd. Kolejna sprawa. Dlaczego nie chcecie przyjąć naszej poprawki, aby ciepło systemowe, którym opala się blisko 15 milionów Polaków, faktycznie dla każdego, aby podwyżka była nie większa niż 40% w stosunku do marca tego roku. Dzisiaj już są podwyżki rzędu 150-170% na rynku. To po prostu zaniedbaliście. Czy Polacy dostaną obniżki? Nie dostaną. I ostatnia sprawa. Przedsiębiorcy. Dzisiaj prąd dla przedsiębiorców waży się w granicach między 1800 a 2000 zł za megawattogodzinę. Co ma powiedzieć przemysł polski, co ma powiedzieć polski piekarz, kiedy płaci tak dużo za energię? Co z tym chcecie zrobić? Proszę o konkretną odpowiedź. Dziękuję bardzo.